14 listopada studenci specjalizacji przygotowanie motoryczne w sportach walki oraz studenci specjalizacji judo gościli na swoich zajęciach uczniów klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 33 w Gdańsku. Uczniowie mieli okazję uczestniczenia w ćwiczeniach przygotowanych i prowadzonych przez studentów obu specjalizacji. Studenci w ramach prowadzonych specjalizacji prowadzą praktyki, uczestniczą w tego rodzaju spotkaniach i myślę, że takim największym taką wartością dla dzieci było to, że poza samymi ćwiczeniami motorycznymi miałem możliwość spotkania się ze studentami, którzy w wielu przypadkach prezentują bardzo wysoki poziom sportowy w różnych sportach walki i nie tylko, bo tak jak w przypadku Janka, to również Ninja Warrior. Wielką niespodzianką dla dzieci było prowadzenie zajęć przez Jana Tatarowicza, m.in. wielokrotnego finalisty Ninja Warrior oraz zdobywcy pierwszego miejsca w testach toru OCR podczas młodzieżowych mistrzostw świata w pięcioboju nowoczesnym. Zajęcia ninja są fajnymi zajęciami, gdzie rozwijamy się różnorodnie. To nie jest tylko jedna, powiedzmy, zdolność motoryczna, w którą gdzieś tam wchodzimy, tylko to jest bardzo duży segment tego. Tu kształtujemy siłę i wytrzymałość, i gibkość, i równowagę. My jesteśmy genami swoich rodziców i to oni nam pokazują, jaką drogę w życiu powinniśmy obrać, jak powinniśmy się zachowywać i czym jest odpowiedzialność, wszystko. No, jakby sprawność fizyczną też wynosimy z domu i od tego, jak będziemy do tego wszystkiego przygotowani. Czyli dzieci po prostu powinny uczestniczyć w takich zajęciach. Rodzice również powinni im dawać przykład swoją aktywnością fizyczną, że tak powinniśmy żyć. Jeżeli będziemy siedzieć w fotelach, będziemy siedzieć cały czas przed telewizorem, dziecko będzie reagowało później w dorosłym życiu tak samo.